przedstawiciele rodziny nazarepańskiej, trzeciego zakonu świętego Franciszka oraz kółek różańcowych. Panie Jezu Chryste, Królu nasz, dziękujemy Ci, że pozwalasz nam żyć w czasie wiosny kościołów i trwać we wspólnotach kościelnych, których doświadczamy, czym jest Kościół. Jezu, Ty jesteś Panem i Królem każdej wspólnoty i każdego serca. Poświęcamy się temu sercu, podobnie jak Ty poświęciłeś się dla nas. Uznajemy Cię Królem naszych stowarzyszeń i wspólnot. Zobowiązujemy się budować nasze wspólnoty według wskazań Kościoła, aby wszyscy, których zaprosimy do siebie, mogli radować się bogactwem doświadczenia Ciebie, obecnego wśród nas i prawdziwej wspólnoty pomiędzy braćmi i siostrami. Pragniemy Cię wspólnie uwielbiać i adorować. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Króluj nam, Chryste. Króluj nam, Chryste. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
Święty, za papieża Franciszka, aby swej mądrości i miłości uczył nas prawdziwych wyborów w życiu, w duchu nauki Chrystusowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych przewodników duchowych, księży, biskupów i kapłanów, obecnego pośród nas księdza biskupa Kazimierza, aby swoją mądrością, duchowością i nauką wspomagali nas i uczyli tworzenia prawdziwej jedności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących w naszym kraju, za nasze władze samorządowe, by traktowały swoją pracę jako powołanie i służbę bliźnim dla wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o jak najlepsze owoce duchowe intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, abyśmy mogli wypełnić zobowiązania wynikające z tego wyznania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o intencjach zbiorowych, jakie zostały przedstawione na nabożeństwie nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o wysłuchanie błagań proszących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego świętej pamięci ojca Jana Mikruta, który tyle lat służył temu dziełu. Zmarły z naszej parafii, a także polecaną w tej Eucharystii zmarłą Helenę Broniszewską, aby cieszyli się oglądaniem oblicza Bożego w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy ubogaceni przeżyciem tej intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, gorliwi trwali w modlitwie, chętni uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii i odważnie świadczyli o Chrystusie wobec ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Twojego miłosierdzia jest bez granic, a miłość nieskończona. Wysłuchaj modlitw Twojego ludu i spraw, aby oddając cześć Najświętszemu Sercu Twojego Syna, nieustannie wzrastał w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przynosimy w darze świecę, której płomień zawsze towarzyszy sprawowanej ofierze eucharystycznej. Następna delegacja przynosi owoce, chleb i owoce, które przypominają nam ciężką pracę rolników i ogrodników. Kolejne delegacje składają w darze na dzisiejszą uroczystość bieliznę kielichową i alba. Szczególnym darem wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z archidiecezji warszawskiej oraz diecezji płockiej i naszej diecezji warszawsko-praskiej jest tron dla Pana Jezusa, na którym stawiamy Najświętszy Sakrament podczas adoracji. W ostatniej delegacji przynosimy dary ołtarza, które podczas mszy świętej stają się prawdziwym ciałem i krwią Pana Jezusa. Módlmy się w czasie tej Eucharystii o jak najlepsze owoce duchowe intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii. Dołączmy więc nasze dary duchowe, to wszystko, co przynosimy dziś Jezusowi. Thank you.
Cię, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu, który uczestniczy w eucharystycznej ofierze i broń go od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Górem serca. Znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dobre to i sprawiedliwe. On Bóg i dobrowolnie wydał się na miękę, ciągle dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Teraz i na wieki. Módlmy się. Panie nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał.
On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twojej chwały i odbiciem Twojej istoty. Prosimy Cię, o błogosław te wizerunki Chrystusa Króla. Spraw, aby i stale wpatrując się w Chrystusa, naśladowali przykład Jego życia i starali się coraz bardziej do Niego upodobnić, aż ujrzymy Go kiedyś twarzą w twarz, tam, gdzie z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ojcu Andrzejowi, misjonarzowi Redemptoryście,
za zaangażowanie i przeprowadzenie tych rekolekcji ewangelizacyjnych, za to, że nasze serca były dobrze przygotowane na to wielkie wydarzenie w naszej parafii.